Czy ty zauważasz jakieś większe zainteresowanie mediów, czy w ogóle ludzi tobą od czasu, kiedy z Martyną po raz pierwszy oficjalnie powiedzieliście, że jesteście parą? Tak. Nie jest to jakby zainteresowanie, które jakoś wywołuje mój entuzjazm, bo ja się zawsze śmiałem, że jestem ćwierć celebrytą, czyli po prostu jakby jestem w tej branży od lat, ale przygląda mi się, jak to określałem, z perspektywy przedpokoju. Natomiast tutaj jakby wszedłem jakby w środek tego i mówię to, co nie wzbudza mojego entuzjazmu, to taka dosyć regularnie powtarzające się zainteresowanie kolorowych mediów, tak to nazwijmy, więc po prostu mediów, które jakby funkcjonują z tego powodu, że wykorzystując taką naturalną ludzką ciekawość tego, jak żyją inni, prawda, na takiej zasadzie, więc no tak wygląda ten świat, ja się nie zrzymam i tutaj zdaję sobie sprawę, że po prostu to, tak to wygląda, ale to też nie znaczy, że jakoś specjalnie mi to odpowiada. No po prostu jest to zainteresowanie, jakby regularnie widzę się na okładkach i czytam o sobie rzeczy, o których nie wiedziałem do tej pory. No ale to są takie koszty, więc nie mówię, że jestem tym jakoś specjalnie zachwycony, ale zdaję sobie też sprawę, że po prostu taki jest świat i tak wygląda ta rzeczywistość, w której funkcjonuje, no rzeczywistość medialna i w końcu to się wydarzyło. No, wydarzyło się tak czy inaczej. Nie mogę powiedzieć, że jestem nieszczęśliwym człowiekiem, prawda? Natomiast jeżeli miałbym możliwość wyboru, to wolałbym nie wzbudzać tego rodzaju zainteresowania, no ale wiem, że to nie zależy od mojego widzimisię.